No dzień dobry. Jesteśmy przy rozchodniku okazałym, rozchodniku wyniosłym. Piękna roślinka. Słuchajcie, on do pierwszych dni listopada były bardzo ładne. Michalina mówi, żeby nagrać filmik, bo jest sporo pytań, jak to rozmnożyć, bo piękna roślinka. Jeszcze do tego bardzo miododajna, bardzo pszczoły to lubią, inne owady zapylające, tak a propos ochrony tych owadów. Tak, jak to rozmnożyć? Słuchajcie, nie ma lepszej rośliny do rozmnażania, łatwiejszej rośliny do rozmnażania, jak ten rozchodnik. Otóż teraz tak, od listopada do czerwca będą się pojawiały w takim krzewie, bylince, takie młode roślinki. Będą rosły potem z nich takie badyle, które możemy urywać o każdej prawie porze roku, jak tylko są zielone. I z nasady tych pędów będą wyrastać młode. Jak wsadzimy, nawet jak ma kwiat, już kwitnie, to tu na przyszły rok już powstanie sporo tych młodziutkich korzonków. Ale nie zrobiliśmy tego wiosną, jesienią. Otóż wyłamujemy taki pęd i już widać. Tak, pani Michalino? Mhm. Już widać, jak się korzeni. I wystarczy dotknąć do ziemi. Ma pierwszy swój korzonek. Na wiosnę one mogą mieć 10 cm, one mogą mieć 20. Każdy taki pęd możemy urwać i wsadzić osobno, bez ukorzeniania, prosto do ziemi, prosto na słońce. Zobaczcie, jaka ta roślinka jest żywotna. Czyli wetknąć po prostu. Tylko wetknąć do ziemi i już rośnie. Ale do ziemi, do doniczki, czy do ziemi już? Od razu na miejsce stałe. Nie trzeba żadnych ceregieli. I słuchajcie, na wiosnę, jak tu są setki, bo tu są setki tych pędów. Tak, to można zrobić setki młodych sadzonek, można zrobić sobie szpaler, można się wymieniać. Zobaczcie, ile ich tu jest, Michasia. Zobacz. Tak, gdzie nie oderwę, to są młode już sadzonki. Tylko sadzić. Spotkacie u koleżanki ładnego, który ma kolorowe liście, albo super barwny kwiat, poproście o jedną gałązkę i za chwilę będziecie mieli 30, za chwilę będziecie mogli z kim innym się wymienić. A może od razu lepiej, jak była koleżanka u was i patrzyła się na jakąś taką roślinkę, taki rozchodnik wyniosły, podobała jej się, to weźcie od razu i od niej od razu sobie w zamian drugą gałązkę i macie, czy drugi taki początek pędu. I obojętnie, czy to będzie listopad, czy to będzie marzec, czy to będzie lipiec, wyrywamy jedną gałąź, małą czy dużą, wsadzamy do ziemi i rośnie. Nie ma żadnego problemu. W każdej glebie, na glinie czy piasku, nawet na gruzie przesypanym piaskiem, też ta roślina urośnie. Powodzenia, do zobaczenia.